Z tej strony funkcjonariusz Rambi Renesta w Selma w Szerwę Lopez Maretigande, numer oznaki 370. Patrzcie ten, to to. Normalnie tu, nie? Pik, 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 pik. Dawaj, nawet zblokujemy go, odblokujemy go, damy radę. Dobra, podjeżdżaj, podjedź, podjedź, podjedź. Zatrzymaj się! Ręce do góry, ręce do góry! Ręce do góry, ręce do góry, bo to... Lubię sprawiać przyjemności moim kolegom. Proszę stąd odjechać i się nie kręcić, proszę tu nie kręcić. Zostałem otoczony dwoma pojazdami. Możliwe, że stracę życie. Czyżbyśmy rozmawiali na temat kolczatek? Pojazd się rozbija. No i to jest dobra radiówka. Zapraszam pod ścianę, ręce do góry. Jesteś pewien? Złaś! Uważajcie, tu na mnie są kolczatki wszystkie, wszystkie pasy są zajęte. Ale pośled. To jesteś. Siema, Rambi. Siema. Po mieście tak, trochę. Napad na jubilera, reaguj. Muszę sobie jakby... Wjeżdżam w to. Napad na jubilera, przecież to jest wspaniały początek dnia, tak. Witam jakie radio. Negocjatorem będzie Katrin Stynni 461. Witam jakie radio, radio. Ubezpieczać ją będzie radio. 427 Bart Brown. Radio, jakie radio. Radio. Mamy Sunrise'a, możesz wziąć Heli w sumie, no. Numer radia. Tak średnio słuchać. Słucham? Halo. Zabezpieczamy najpierw. Halo? Aha. Halo, radio check. Halo. O, teraz Rambry jest. No. No, to jakie radio? Piątek. Radio 11. Dzięki. Okej, dobra, kogo my tu mamy? Rambi, prośba do ciebie. Wsiądź w auto, obieź to od strony południowej, zabezpiecz teren od południa. Dobrze, dobrze. To, żeby nie przedłużać. Katrin, podejdziesz do niego, a... Do czego? Rasiści. Dobra, i zabezpieczamy dobra. Tu, ta? No, nie ma opcji. No i teren zabezpieczony. Patrzcie, ten, no to. Normalnie tu, nie? Pik, 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 pik. A to jest na patencie. Wskakujesz tu i oni się tego nie spodziewają, bo pyk, pyk, pyk i człowieku masz schyłkę. Pyk, 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 schyłka. Pyk, 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 schyłka. Rozumiesz, nie trafiałem cię. Chcesz wyżej? Pyk, 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 wyżej. Wiesz, jak to jest jeden ziut, to go od razu sprzątnijmy. No i git. Negocjator 10-1, idzie do was zakładnik, na pasji co będę... Bum, bum, bele dzisiaj. Co się dzieje? Jakaś zmiana sytuacji? Gówno, gówno. Nie no, tyle radiowozów w tle. Dzisiaj to jest niebezpieczne miasto. To 370 do 345, halo? 370 do 345, halo? Radio szwankuje, to potrzebujesz. Jedziemy razem. Masz samochód czy moim? Ja Herkomletę jako RTO, to musisz jechać sam. Dobrze. A ty nie jesteś ze mną? U5, 345 plus 370. Wszystko jest dobrze, dobrze mówisz, to się Lincoln pomylił. No. Nie, ja w Helce muszę jako radiówka, bo ty nas słabo radzisz. No masz problem, bo Lincoln cię po prostu nienawidzi i nie chciał z tobą jechać. No i dobrze, jadę sam, też go nie nienawidzę go. Śmiecia. Dobra, czekamy tylko na los. Dobra, ja przekażę im informację, żeby... Co ty, kurwa, złodzieju? Nie złapiemy cię. Oczekiwali na nas. Nie damy, nie masz. Brum, brum. Dobra, to ty go bierz. No dobra, to ja go biorę. Kurwa, tamten też fajnie wygląda. No i człowieku, to jest posik, ale to jestem pewien, że ich zgubią, nie? Pajak to robi, bokiem pod prąd. Wyciągam giwerę od razu. Niech to będą. To. Oni wyglądają na solidnych gangsterów, więc niestety tutaj. Tutaj ziuty w ogóle robią napad. Gdzie? No ten, to do jubilera. Aha. Nie wydają się na mega ziutów, no. Jakby byli jacyś mega, to by pewnie tu jechały już dwa samochody obok nas, by była strzelanina, tak to? Kakaraka. No piękne skrócenie. Oby tak dalej to wyglądało. Czy w lusterku widać normalnie ten? Ja to pierwszy raz widzę? Dobra, lecimy sobie do przodu, kasko po lewej, siedziba tak. Wypadek jakiś. Mi się wydaje, że coś tutaj pójdzie nie tak, nie? Nie, no daj spokój, no kurwa, zobacz jak jedzie baba. A co oni latają jeszcze? Tu jest helikopter? Ty, radiowa musi być zajebista z helikopteru. Ale oro, właśnie, zaraz będzie oro. Pyk, pyk. O, u jedynkę mamy. Dobra, dawaj, ja u jeden mamy teraz pipit. Podaj się! Dobra, skończył się paliwo zaraz. Oho, aha, to nieźle. Aha. Zdarza się najlepszym, tak? No tak, oczywiście, że tak.
godzinka, półtorej będą musieli się oddalić. Gratulacje. No blokadę zrobili, blokad. Zgłoś mnie na radiu. Zgłosił, no. Dawaj, nawet zblokujemy go, damy radę. Nad kurwa, tu zblokowali. Ale długi pościg, ty. Kakaraka. No i tyle. Offroad. Ja moim bym tu nie zjechał nawet, nie? Blokujemy go! O, kurwa, gówno. Chyba ci policjanci to mają obszerne chyba wszystkie te rogi już, nie? Jak można na pamięć znać wszystkie ulice w tej grze, nie? Ja nie wiem, jaka jest sąsiadująca z moim miejscem zamieszkania. Bo oni cały Los Santos znają. No i co, że jest na mapie? Normalnie też masz na znakach, nie? Wyjeżdżamy sobie na kółko. Same blokady narobią. Ale czemu na U3? Przydałoby się na U1, a nie na nas, kurwa. Że im się chce tyle jechać, na pewno paliwa nie mają zera. O kurwa. Dawaj, bo to się może skończyć tragedią. No jakby tutaj teraz tak przyspieszyć go. No, żeby też się chciało przyspieszać. Nie wytrzymy, nie? Dobrze jest. Okropne! Boksuj! Pej tam przypierdol w ten. Ja go muszę dogonić najpierw, kurwa. Nie spaprajmy tej roboty. Nice. Ja na podbitce byłem, no. Nie wyhamowałem. Szmatą pierdoloną czy co, kurwa, jeba? Byłem na podbitce, więc zamknij pizdę i tam matki, kurwa. Jaka piosenka! Oj, tak, dzisiaj jest piątek! Tak, to są piątkowe gity roleplayowe. Boksuj! Nie ma jednostek. Dawaj, robimy tak, że teraz jak w nich wjedziesz, to wysiada mi kolczatkę im pod nogi daje, bo już mogę. Oby to się udało. O kurwa. Na pewno chcesz prowadzić? Ja nie wiem, co się stało. No, wjechałeś kurwa prosto w te... Oła! Kurwa! To cię boli, kurwa. Wszystko, no człowieku, takie te... Beczki jak zrobiliśmy, to... Ja takiej beki na stand-upach nie mam, jak już słucham. Właśnie beczki nie zrobiliśmy, to jest problem. Ty, no tam ci już do nas nie dołączą chyba. Jak się kliknie instant konkurs. Tak. Dobra, podjedź! Mają bok w sumie, ale nie wykręcą raczej. Wysiadaj tu. Kolczatka. Patyki z tego co widzę, tak? Tak, jeden ucieka. Jeden ucieka, jeden się poddaje, bierzemy z tego co ucieka. Ręce do góry! Dobra, przejmuj go. A, dobra. Idealny moment. Dobrze, że zakolczatkowałem im samochód. Gdzie oni są? O nie. Ja pierdolę. Jakby do pojazdu wracał? Zakolczatkowałem. Dlaczego nie holowaliśmy jak też? No zbiega z boczem w dół. Oni tam już są! Oho! Poczekaj, 420 na mnie. Wsiadaj mordo, wsiadaj. Jest ręce do góry. Dobra, kurwa. Przepraszam! Sorry, Katrin. Dajesz go, Rambry. Wierzę w ciebie. Stój! Dobra, koniec. No, już myślałam, bo jednak dalej ucieka. Dobra, poczekaj chwilę. O! Kurwa, biurwałeś. Zatrzymaj się! Spokojnie, strzałami. Spokojnie. Żyjesz nie w niego, no co? Co to jest za movement, ty? Ja nie wiem nawet gdzie jestem. W jakiej części mapy? Gdzie on jest? Nie, na drodze głównej, tej co... Tu na dole. A nie, na górze. Dobra. Kakaraka. Jak oni tu wjechali, ty? To też są dobre. Jest taki. 420, gdzie ty? Dobra, to my idziemy coś zrobić. My jeszcze oddalimy z naszym. No i po robocie. Myślałem, że będzie tutaj coś więcej emocjonującego. No to była dobra ucieczka, tak? To
się... Zamykamy... No, 11 zamknięte. Muszę sobie samochód wziąć, bo go odholowałem. Masz na odholowniku czy w garażu? No właśnie nie wiem. Ja go odholowałem odholowaniem. A był ktoś w środku? Nie. No to masz w garażu. Zaraz sprawdzimy. Rabunek bankomatu? Dobra. Ręce do góry, ręce do góry! Ręce do góry, ręce do góry, obywatelu. O kurwa, ręce do góry. Prawa lewa, zakuwam cię, pyk pyk. Skurwysynu. Świetna robota. Przejmuj się ją. Pięknie, pięknie. Świetna robota. Rambry, bierzesz go? Dobra, zapraszam. Wsadźcie mi go. Wsadź mi go. Kładam pana do pojazdu, zapinam pasy. I zamykam drzwi. Jego. O co? Tyle. Ja pierdolę. Nie wywiniesz się z tego. W biały dzień, bankomat, gdzie tu dzieci, matki z dziećmi pieniądze dzieci wypłacają. Jakie dzieci? Ja tam dzieci nie widziałem. Ale też bym spierdalał, jakbym słyszał dynamit. Kolega mi oddajcie. Kolega mi oddajcie. Spierdalaj, bo się rozstrzelam. Proszę pożywać tutaj chwilkę. Już git pojechał. Dobrze. Dobra, wysadzam cię z pojazdu. Pypy, hops. Znasz swoje prawa? Zapraszam, za mną. Czy znam swoje prawa? Możesz mi przypomnieć. No, telefon, praw do telefonu adwokata, nie stać to z urzędu przydzielimy, praw zachowania milczenia i tyle, zrozumiano? To tyle, tak? Tak. No dobra. Chyba było coś pasuje jeszcze? No. Chyba i tyle. I przez ten telefon to ile mogę gadać? Minutę. Przez godzinę nawet? Minutę? O kurwa. Tak, minutę. Zapraszam tu, ale nie będzie potrzeby korzystania z telefonu. Dlaczego nie? Bo ci go zabiorę. Ale to wtedy chyba masz obowiązek mi go oddać, prawda? W żadnym wypadku. Przeszukam najpierw pana. Proszę ściągnąć maskę, ściągam maskę. Czy masz coś niebezpiecznego przy sobie, co możemy skrzywdzić, zranić? Chyba nie. No obecnie zabieram wytrych, rekwiruję telefon. Pozostawiam całą resztę asortymentu. Z tej strony funkcjonariusz Rambi Renesta w Salem Offshore Velopez Maretti Gandhi, numer oznaki 370. O kurwa, co? Ja obecnie pana... Jeszcze raz, jak ty się nazywasz? Przed chwilą powiedziałem, numer oznaki 370. Obecnie pana raskuje, proszę się nie ruszać, skierować głowę do ściany. W momencie, w którym pana raskuje, opuszczę cele, dopiero się pan może ruszyć. Rozumiemy? Dobra, zrozumiano. Dobrze, poproszę pana dowód. Ma pan dowód? Dowód, mam prawo jazdy. Może być prawo jazdy. I licencję na helikoptera. Bez licencji na helikopter. Tutaj, o, pochwalę się. Pilot śmigłowca i okrada, okrada bankomaty? Thomas Johnson. No to ci musimy niestety cofnąć licencję również. No jak to? No po tym co zrobiłeś, jesteś niepoczytalny, skoro dokonujesz takich czynności w mieście. Nie, ja nie wiedziałem, że to tak kurwa wypierdoli, no. No niestety, no ale tutaj niewiedza, mamy wszystko na monitoringu, tak? Tutaj niewiedza nic nie zmienia. Takie są obecne prawa. Momencik, wbijecie na bęben, zobaczymy jak to tam wygląda. Potrzebujesz wody, napoju? Chcesz prawo do telefonu wykorzystać? Nie. Dobrze. To nie jest on. Poprosiłbym numer SSN. Jasne. 9, 4, 5, 9. Dobrze, mam 9, 4, 5, 9. Dobrze. Mhm. Proszę tutaj poczekać, bo system mi coś nie działa. Może pan to na chwilę zostawić, zaraz ściągniemy wymaz. Dobrze. To co myślisz, że mnie w chuja zrobisz? Kurde, nie wymaz, tylko odciski palców. Proszę tutaj przedstawić sobie swoje dłonie pod lukę ambriwate reszta. Dobrze. Obecnie sprawdzę sobie. Przyciągam tutaj palec. Hops. Prawo, lewo. Dobrze, jeszcze momencik. A po co to? A! Nie, powinien ci zrobić A, zaraz panu powiem. A! Okej, wspaniale, dobrze. No to jest po to, że musimy tutaj do laboratorium, bo niestety nie jestem w stanie wpisać pana w bazę danych. Nie wyskakuje mi pan, nie wiem dlaczego. Jak myślisz, przejdźmy na 7 Janek Tomarki. Włącznie z numerem SSN. Nie wiem, dlatego muszę to przebadać. Dlatego idę do laboratorium, widzimy się za chwilę, potrzebuję tutaj obywatel jedzenie, napój. No to jak tyle zajdzie, no to jednak bym chciał coś zjeść. Dobrze. I napić. No to obejdzie się smakiem pan. Wjeżdżasz z laboratorium? U nas nie ma laboratorium jako tego. Kurwa, no to jak mam odciski palców sprawdzić? No tam do ziemka możesz oddać jakby, wiesz, ten co przekazuje te rzeczy do tych, do DOC. I tam można? Tam u niego, no tak, no do niego sobie tam oddaj, on to gdzieś tam dalej przekaże. Okej, okay. Mam nadzieję. Co on? No co? Co na do mnie pierdoli? Dobra, muszę jechać do laboratorium. Halo!
Halo? Halo? Gdzie jest laboratorium na odciski palców na komendzie? No słuchaj, tak naprawdę powinno być tam, gdzie laboratorium, nie? No ale na której komendzie? Musisz po swojemu to załatwić. Ogólnie na każdej komendzie jest laboratorium, nie? Ale musisz po swojemu tam poprosić, żeby sprawdzili i wszystko. A, no to... No to nieźle. Po swojemu. Co to kurwa znaczy po swojemu? Aha! Dobrze, witam serdecznie ponownie. Jesteśmy właśnie po badaniach tutaj. Wszystko zostało wywnioskowane i według badań wynika, że obywatel posiada godność, pyk, wedlock. Aha. Wedlock i chuj. Nie za bardzo rozumiem. No, według badań wynika, że tutaj na bęben przyszły mi dane osobowe pana, które wnioskują się jako... A, dobra. To jest niemożliwe. No i w takim wypadku wychodzi, że muszę pana jeszcze raz tutaj wpisać do bazy danych, ponieważ pan się nie wyświetla. Dlatego no to kurwa, tam do informatyków chyba trzeba zadzwonić, coś no ja tam nie trybi. Muszę tutaj usiąść 3 minutki naprawdę do załatwienia sytuacji. No, jakieś tam nieudasów macie, jakieś małpiszony. Mam to zrobiły, ten wody, system. Wody picia potrzebna? Spierdalaj, obejdę się ze smakiem, nie? Dobrze, obraza funkcjonariusza. Tak tylko przypomnę, zase powpisujemy. Ty, ale on nie ma licencji na helikopter, to czemu tu wyskoczyło, że miał? O kurwa, to jest data wystawienia, a nie data urodzenia, no tak. To jednak dobre dane dał. Co tu będzie? Napad. No i co, to nie jest napad na bank. Próba rabunku bankomatu. Dobra, ja bym dopisał wyłudzenie za pomocą siły, no bo użył siły. Dobra, obraza funkcjonariusza. Dobrze, panie Tomasz. No i jak tam? No w takim razie już jesteśmy gotowi, wszystko jest wiadome. Za sytuację, która przed chwilą miała miejsce. No mam dla pana wyrok przygotowany, tak? Drobny przestępco, panie Tomasie. Patrząc na to, że poprzednie sytuacje, no, wiązały się z tym, że już pan jest tutaj karany na naszym departamencie. Wyrok nie będzie łagodny, tak? Całość wyroku, wliczając w to obrazę funkcjonariusza oraz próbę rachunku bankomatu z posiadaniem ładunków wybuchowych, którymi to zostały wysadzony takowy obiekt, co jest uwzględnione na kamerach monitoringu, będzie wynosić długość wyroku, to będzie... No. No. Musiałem sobie ten odkaszlnąć. Okej, okay, no to w takim razie, drogi obywatelu, na naszym departamencie widziany dosyć często. Wiele razy, no nie przesadzajmy też. No, jak to nie przesadzajmy, 17 wyroków jest. A jestem gdzieś tam w topce? No, w topce nie, no ale nadal uwzględniamy tutaj najwyższy wymiar kary obecnie, który wchodzi obraza funkcjonariusza, próba rabunku bankomatu, posiadanie ładunków wybuchowych, całącznie wynosi... będzie wynosić karę pozbawienia wolności na 98 miesięcy oraz karę finansową w postaci 7200 dolarów. Co ty gadasz? Ile? 96 miesięcy, 7200 dolarów. No niemożliwe. A przedstaw mi jeszcze raz zarzuty, jakbyś mógł. Już bo chyba czegoś nie dosłyszałem w takim razie. Obraza funkcjonariusza 713, jednorazowa próba rabunku bankomatu 12.2 oraz 12.9, jest to układ sprawy oraz posiadanie ładunków wybuchowych układ 17.3. Są to trzy rzeczy, za które jesteś skazany. No to niemożliwe, ja za willę grypsowałem mniej. W takim razie i za posiadanie broni. Masz prawo do adwokata, jeżeli chcesz, możesz wykonać telefon. O kurwa, no to teraz dałeś zagadkę. To znaczy, ja jak zejdziemy trochę z miesiącami, to ja przyjmę ten wyrok, bo tam idzie mam nie te pieniądze, że tak powiem szczerze. Nie można, to jest najłagodniejsza i tak kara. Już zszedłem, na początku było 9800 kary finansowej, z której i tak nie mogłem zejść, a to zrobiłem, a wyrok wynosił 120 miesięcy łącznie. Zszedłem do minimum minimalnego. Nie da się zejść niżej. Nie jestem w stanie. Nie wydaje mi się. Mi się wydaje, że to jest maksimum maksymalne. W takim wypadku możemy przedzwonić do adwokata, jeżeli to obywatel jakiegoś posiada i możemy to przyskutować z adwokatem. No ja nie mam adwokata. No to może zostać przydzielony. A możesz z urzędu. Ty zostać moim adwokatem? Nie, ale mogę przydzielić z urzędu tutaj. Nie, to ja takiego nie chcę, oni się nie nadają. No to co w takim razie robimy? No? Decyduje się obywatel na wyrok, czy tutaj jednak... jakaś próba tego telefonu będzie. No, kolejne rabunki bankomatów. Ja tutaj ludzi muszę zwozić jak w hurcie. To może zrobimy tak, że ja panu powiem, skąd mam te bomby.
I wtedy pójdziemy na taki układ, że mi pan zejdzie trochę, co? Słucham w takim razie. No kupiłem od Gostka. Okej, dziękuję za taką informację. Na pewno pomoże ona w rozwoju dalszych spraw tutaj u nas w departamencie. Zważywszy na to, jestem w stanie zejść delikatnie z wyroku. Całość będzie wynosić 10 miesięcy oraz $600 kary. Kary tutaj mandat. Czy pasuje taki wyrok? No trochę nie pasuje, tak szczerze. Ile tych miesięcy? 10. 10? 10 miesięcy, $600. A, dobra, no to pasuje. No ale to pasuje, nie pasuje, bo obywatel ja nie rozumiem. My rozmawiamy, pasuje. 10 miesięcy schodzę, pasuje. 90 miesięcy w dół, a obywatel tutaj i jajca robi. Nie, bo mi się przesłyszało. Dobra, jest git. 10 miesięcy pasuje. 110 miesięcy, $600 kary finansowej. 110, no to nie. To my mamy tutaj problemy z komunikacją, panie władzo. Chodziło o to, że na 100% 10 miesięcy, $600. Okej, okay, git. Pasuje? Jest. Pasuje. No to przysyłam tutaj jednostki więzienne, tutaj pyk, podjeżdżałem, pyk, wsiadałem. Dobra, na razie, może kiedyś się dogadamy. Adios. 110 miesięcy, 6 tysięcy kary finansowej. No ej, kurwa, nie. Ale 10 miesięcy mówiłeś. Nie jestem w stanie zrobić 10. 10 miesięcy jest za obradę funkcjonariusza. No ale tak powiedziałeś przed chwilą. Nie jestem w stanie tego zrobić. A, to wróćmy do tych 90 już, co? Dobra, pójdę na wyjątek, tak, pójdę na wyjątek. 90 miesięcy, tak? Tak. Czyli pasuje obywatelowi 90 miesięcy? 90? Tak. I jaka kara finansowa by obywatela satysfakcjonowała? O, 5 tysięcy myślę, że tak będzie fair. I już nigdy nie popełnię tak paskudnego czynu. No też mi się wydaje, że będzie w porządku. Zamiast 10 miesięcy i $600, tak? Zamiast... Nie. Przed chwilą mówiłeś 110, no to się zdecyduj. Obywatelu, nie róbmy sobie jaj, bo ja też mam co do roboty. Jestem obecnie na służbie. Nie wygłupiajmy się w taki sposób. Ale ja mam wrażenie, że to ty sobie troszkę ze mnie żartujesz. Chce obywatel te 90 miesięcy i 5 tysięcy kary, które sobie ja sam to zażyczył? Chciałbym te 10. Czyli 10 miesięcy i jaka kara finansowa? I $600. No ale szanujmy się, no. Na pewno? $600. Na pewno. Taki prezent na Mikołajki przedwczesny. Nie ma problemu, jestem stary. Ja obiecuję poprawę po prostu. Dobrze, w porządku. W takim razie jest to 110 miesięcy, $600. Nie. 10 miesięcy, $600. Dobrze, adios. Na razie. 6 tysięcy finansów. Ej, kurwa. O kurwa, jaki miał SSN. 9459. Kurwa. A się zachwiało. Czekamy na drugi bank. Oho. Ło, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zatrzymanie było balansu. Dawaj, Rambi, z nami. Mamy furę. Znaczy, przed nami handlują. Dawaj na trzecie, na trzecie. Dobra, podjeżdżamy tego gościa, czarna bluza. Mamy ciemnoskórego gościa, czarna bluza, ubrany cały na czarno. To ubrany czy nagi? Nie no, ubrany cały na czarno. Zrozumiano. Bluza czarna, spodnie też czarne. Włosy też. Dobra, rozwiązujemy trójeczkę. Aha. 12. Włamanie. Spierdalaj! Tylko nawet ich nie ruszyło. Betonowe fury. 10-12, to jest włamany zamek. Nie powinniśmy tak obchodzić, nie? Ręce do góry. Test. Ubezpieczam się, Rambi. Prawa, lewa. Zakuwam. Obywatel numer 2. Proszę odejść stąd. Kurwa. Zostawili. Obywatel... Pyk. Hop, prawa, lewa, zakuwam. Dziękujesz, nogi. Pana zapraszam pod PSDR-a. Władujcie w dwójkę do siebie. Przecież to było takie proste, ja. Przecież to był luzi garbudzik. I co, że sobie sami poradzą? Chyba ta. Kodów nie znam, to nie wiem. Oj! Dobra, wracam na komendę, ty. Póki co jakiś przestój w biurze. Idę się zrobić ten fekalium leviosa na WC-cie. Kurwa, te drzwi. O! Co tam? Zatek zamknąłeś. A nie wiem, federalni go przywieźli. Powiedzieli, żeby mu wyjebać wyrok i tyle. Ja idę na pracę biurową tak to. Idealnie się składa. Żumpa lewety tą.
To ten sam, którego aresztowaliśmy ostatnio. A ten świat jest mały. Kurwa, już się straszy. Jezu. No i co? Widzę. Pusto. Widzę. Sofę myłem, bo została oblana sokiem. Co jest to pana mieszkanie? Kolegi. A gdzie jest kolega? Poza miastem. Dlaczego pan robi porządek w jego mieszkaniu, jakiego nie ma? Bo jestem miły. Lubię sprawiać przyjemności moim kolegom. To będzie dobry dialog. Okej. Okay. Uh-huh. Nie tak, nie o tym co pani myśli, bo wiem o czym pani myśli. Po prostu jestem miły. O czym ja myślę? No, nie? Pani tak się dziwnie zaśmiała, ja po prostu to jestem miły. Nie wiem, o co pan chodzi. Jak jest taki miły, to może mi kanapkę? 378, status 4. Pewnie. Pan głodny? Z czym pan lubi kanapkę? A co pan tam ma? Posłuchamy, zobaczymy. Kawki też bym mógł się napić. Chcesz Sofii kawy? A ty Rambry nic nie chcesz? Ja nie jem. Jestem na diecie bezjedzeniowej. Czyli tak zwane bez wszystkiego. Jara obywatel szlugi? Nie palę, panie. Czego pan szuka? A za to tyle niedopałków? No to tam koło noży widzę. A ile kolegi? Przepraszam bardzo, ile kolegi nie ma w mieście? Tydzień. Tydzień? A to nie zgłasza pan poszukiwania czy coś? Nie zgłasza? Dlaczego tutaj jest niedopalony, tutaj niedopałek, który się jeszcze żarzy? Chodźcie! On się jeszcze żarzy. No tutaj. Tu na stoliku. To nie są tygodniowe szlugi. O kurde. I daje pan szlugami. No, pan się nie za bardzo rozgościł. Pan mi powie, co tutaj robią te takie gazetki z paniami, chusteczki, jakiś lubrykant obok. Co pan tutaj robi? Z pana wróciło mi się. No to już wiemy, z czego pan mył tę kanapę, co się panu rozlało. A, no kurwa. Kanapkę. Może wyjść kanapka? Aha! Gdzie są radiowozy? Co się stało? No to co, teraz Frank Boy na komendę. A co, zajebali nam? No chyba. Zajebali radiowozy, nie wierzę, no way. Dobra, wzywamy Ubera. Dobra, Bli. No, otwieraj! No, siedzi tu koleś. Aha, to nie wyjdziemy? Co potrzebujecie? Nie, co potrzeba. Potrzebujemy Ubera. A, no to my szukamy Erika teraz porwanego, wiecie? O. No, spokojnie, to Bartek powiedział. No. Ale ja wiem, gdzie jest Erik. Gdzie jest? Chodź, pokażę wam, chodźcie. Wysiadaj, chodź. No idę. Chodź. Nie, siądę, bo mi radiowy zajebie, ja cię nie, chodź, bo to jest tu, kurwa, było blisko, no. No to trudno. Kolejne włamanie mamy, no. Już byśmy robili. O, proszę bardzo. Hi. No dobra, 5 różnych to nadal, kurwa. Jakbyś napierdalał w ten jeden, to jest duża szansa, że trafisz. Teoretycznie tak, ale jak do koło stoi 200 no i... osób, to się robi. Wie. To jest nie ma miejsca, powinno być. Nie, piątka. Wow. No i pięknie. Na pewno się zgłosimy jeszcze na jakiś pościg. Dobra, pofiksujemy tych. 78, status pierwszy. Było od nas chwycie. No helikopterami nad nami kurwa. No zbyt tripowane ziuty. Idealnie się składa. Zakuję mu nogi, wpierdolę go na parking na górę nad Ammunition. To jest mój plan. Czy taki był plan, no. Ty dobra, oni spierdolili stąd. Chcemy zmienić auto. Jakie radio? Pilnuj ich, jeszcze nie ma. Pilnuj ich, bo tu może być gwiazd. Ale już wyjechali też niektórzy, bo tu dwa samochody wyjechały stamtąd. Ale to pewnie sobie coś pomagali wyjechać, po prostu, wiesz? Żeby wyjechać, wiesz? Dobrze. Pilnuj, żeby nikt nie wyjechał. To jest sprawdź po rajce, bo z tyłu miało. Złapał nam plate reader. Ale bym mu wyjebał. No i gdzie tu są ludzie, ty? No, jestem na jubileże, kręcą się tu dwa pojazdy podejrzane, jestem tu sam. No bo my chcieliśmy ci pomóc, ale każdy mechanik jest zamknięty. Zaraz naprawimy i będziemy. Dobrze. Halo? Halo. Jubiler tu? Tu. Mam z nimi negocjować? Zaraz podjedziemy i pogarniemy wszystko. Mam helikopter już. Miesz helikopter? To niech przejdzie teraz w laskę. Odleciał. Helikopter! 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 Kurwa. Proszę stąd odjechać i się nie kręcić, proszę tu nie kręcić. Właśnie zamordowali zakładnika jednego. Zamordowali zakładnika? Potrzebuję pilnego wsparcia. Już siedziemy. Nie ma helikoptera, jestem tu, sam się muszę temu przyglądać. Dołączył do nich jeszcze jeden napastnik. Ty no ale gdzie są te ziuty? Czemu tu tak długo się na nich czeka?
Zostałem otoczony dwoma pojazdami. Możliwe, że stracę życie. No weź się odtonaj, poświęć się za Amerykę, nie ma problemu, stary. To... Dobrze, czy mogę do nich strzelać? Chcesz, to napierdalaj, twoja decyzja, ja nie widziałem, co się dzieje, Rambri. Dobrze, jesteś funkcjonariuszem wyszkolonym przez najlepszych funkcjonariuszy. Kręci się tutaj dwa pojazdy, tak, jeden różowy, drugi szybszy. Tam żyją jednak wszyscy, blefowałem z tą śmiercią. No, dobra. Chcę, negocjuj, stary. Dobrze. Idź negocjuj, bez kitu. Zero strachu. Dzień dobry. Dobry. Prosiłbym opuścić broń. Nie ma takiej opcji. Porozmawiajmy pokojowo. No to rozmawiamy pokojowo. W jakim celu zostali tutaj porwani ci ludzie? Co oni zrobili? Jak do tego doszło? Ludzie są naszą gwarancją bezpieczeństwa. Co zagwarantuje wam to bezpieczeństwo? To zależy, jak się dogadamy. Czego potrzebujecie? Potrzebujemy stąd odjechać, tak żebyśmy mogli pięknie wyjechać na drogi i kontynuować z wami piękny pościg. Czyżbyśmy rozmawiali na temat kolczatek? Na temat jakichkolwiek. Przepraszam, nie przedstawiłem się. Tak. Ze strony funkcjonariusz Rambir Janesta, obserwam w Szerywie Lopez Maria Tigande, numer oznaki 370. Będę tutaj negocjatorem. Okej. Okay. Jakie to jest wiedzieć? No tak jak mówię, drogi kolego. Potrzebujemy stąd odjechać. Tak. I potrzebujemy pościg. Nie wiem, kolczatki, cokolwiek tu będziesz chciał rzucić. Czy będziesz tu chciał postawić czołg, radiowóz, barierki, jakieś inne rzeczy, które nas blokują? A. My chcemy stąd odjechać, z tego terenu. 3-2, czyli wolny odjazd. No tak, w skrócie. Nie ma problemu, za dwóch zakładników. Za jednego. A co z drugim w takim wypadku? No co z drugim? Do drugiego przejdziemy sobie teraz. I żądaniem za tego drugiego... Słam? Pan musiał spojrzeć bliska na niego. Myślałem, że to niebieski gada. Sorry, pojebało mnie. Nie, to ja gadam. No. Nie. A za drugiego gagatka... Posłuchaj. Myślę, że takie 4 minuty bez kolczatek. Momencik, muszę to przegadać z moim SV. Nie ma problemu, przegadaj to swoim VS. Muszę przenegocjować to, Gdzie jest SV? O, słuchaj. Dobra, sprawa wygląda następująco. Za jednego zakładnika chcą wolny odjazd, a za drugiego brak kolczatek przez 4 minuty. No, wolny odjazd, git. A zacznij z tymi kolczatkami, że mają minutę. Zobaczymy, do ilu zejdą. Spokojnie, zrobię tak, że się nie da. Co innego możemy im zaproponować? No brak helki, bo i tak nie będziemy mieli helki. Okej, dobra. Mam plan. Witam ponownie, przychodzę z częściowo negatywną wiadomością. Pierwsza część, jaką jest wolny odjazd, w 100% jesteśmy w stanie się zgodzić. Odnośnie części z brakiem kolczatek, niestety jest to awykonalne, zważywszy na to, że niestety jest bardzo mało nas jako funkcjonariuszy. W zamian jestem w stanie zaproponować pozdrowienia serdeczne całej komendy, pocztówkę z wakacji. A gdzie te wakacje? No jeszcze nie wiem, tak. Okej. Okay. Ale tak realnie, mogę w zamian zaproponować brak helikoptera na przykład, bo kolczatki muszą zostać. Jest was mało i nie będziecie mogli wziąć kolczatek, w sumie i sobie uzupełnić tymi kolczatkami, że jest was mało, ale weźmiecie helikopter, ale jest was mało. Tak, jest was mało, ale dużo sercem. No. No, pytanie, czy chcecie helikopter, tak? No bo po prostu to jest zamiana... zamiast tej dobra, wolności. Niech ci będzie. Brak helikoptera oraz wolny odjazd, tak? Tak. Dobrze, proszę, momencik, doinformuję się jeszcze od mojego VS. SW. FTF. To jest, tak. Dobra, i co, git? No wpyte jest. I co, ja mam teraz od nich wziąć tych zakładników? No, powiedz, żeby wypuścili dwóch zakładników. Dobrze. Jak skończyli, niech czekają w pojeździe i tyle. Dobrze. Okej. Okay. W takim wypadku... Tak, ogarnąłem ci. Godzimy się na wszystko. Proszę uwolnić obu zakładników i skierować ich jednego. W tamtym kierunku. Jak jednego? No jednego. Jak będziecie gotowi i postawicie tutaj radiowozy, to wtedy wam oddamy drugiego, wsiądziemy dalej. A wy jesteście już gotowi? No pewnie. A, no to jak jesteście gotowi, no to oddajcie dwóch, my się ustawiamy, wy czekajcie w samochodzie i ruszamy. Jednego ci oddaję, jak się ustawisz, to oddam ci drugiego. No, ustawmy się pod pościg. SV, zrób ten... No i już zbieramy juniciki. Dobrze. W takim razie proszę o jednego zakładnika. Który idzie? Który tutaj potrzebuje? Zapraszam. Dobrze, pan wyciągnął, bo kurde się boję strasznie. Ty, też się bałem, ale zgrywam takiego twardziela. Nie da się pod panu w ogóle tego poznać, pan jest taki twardy. Powiedzieć ci coś? Może pan powiedzieć, no. Tak naprawdę, to co, mogliśmy no, dać te kolczatki. A ich chuja zrobiłem. I Rambriu 3. Będziesz mógł kolczatki ładnie rzucać. Dobrze. Gdzie ty? Chodź. Jesteśmy już ustawieni? Ruszajmy. Będzie szybko. A ich rozjebiemy, nie? No. Dobra, są kolczatki, więc plan jest taki, jak już jedziemy, całe miasto zakolczatkujmy. Masz w schowku kluczyki? A, dobrze. Ale on w ogóle nie skręca. To co, jeden ready? Jeszcze mają jednego zakładnika.
Wy go wzięliście? Już wziąłem. Dobra. Są w pojeździe? Ale będzie jeszcze jeden, dawali drugiego? Tak, już drugiego okay. Wziąłem. Plus, U2 ready, 3 też. Tak. Rambry ready? Tak. No dobra, to podjedziemy do Bim Zielony i możemy jechać. No by było bum bum bere. Jakie są negocjacje w ogóle? Brak kolczatek i brak, nie. Wolny odjazd i brak helki. Ale to pędzi, ty. Na prostej my tego nie dogonimy. Pojazd się rozbija. No i... ta furka jest w ogóle? No i to jest dobra radiówka, nie? 650 koła A-klasa. 150 wygląda jakby jechał, max 160. Ale to dziwnie jeździ, ty. Śmieciu jebany. Delikatem 1050. Wjeżdżamy do pól naftowych, pojazd się rozbija. Rambry go dobija. Niechcący. I robimy juternik. Nie ma problemu. Każdemu się zdarza. Ale się zatrzymałem. Nie. Spiłej na północ. No i tutaj już go nie dogonię. Będzie jakiś skoczek chyba. Dohamowanie i będzie na wrota do głównego pitboxa, niepoprawnym faktem. I na przestrzał w sumie do autostrady znowu. Kurwa! Rambry śmieciu, ty! To ten czerwony pituje, kurwa, drugi raz! Nie! Przysięgam, że nie! Ten czerwony tak pituje! Bo drugi raz! On drugi raz wjeżdża! O ty kurwa! Śmieci. Mam go! O to trzymaj go! Jedźcie za mną, jest ten, jedzie prosto właśnie! Cały czas prosto jedzie, no! Widzimy cię na GPS-ie, właśnie, skręca teraz w lewo, jest na moście w lewo, zbliża się do szpitala. Tak, jest przy szpitalu, ale chodźcie szybko, bo spierdala. Wjechał pomiędzy coś. Zawraca na was. Tak. I do kwadraczaka. Dobra. No. Do zachodu od razu. I znów do południa. Jest ten pościg za tym jubilerem. Jo. 10-2. Ale to dołączam. Na autostradę zjeżdżamy sobie Olympic Freeway do wschodu. I do hotelu Richmond Leti. Rambry nawet nie próbuje. Nic nie robię! Analizuję, jak kolczatki rozstawić. Dobra. Dziwny zjazd, on się rozbija. Destyluje kopci, wybrali papieża. I bogatymi uliczkami na wschód. Kolczatki macie w umowie? Możemy stawiać. Kolczaty jak chcesz. Teraz komałem dopiero wybór papieża. Ty. Kami będzie przyjeżdżał. Ale zablokowali się chyba. Wyjechał na południe. Wschodu poleciał. Gdzie jest wschód? Tak, raz jest zachód, by the way. No dobra, to w tamtą stronę, tak? Gdzie? Gdzie to zachód, bo z drugiej strony, bo... No już się wiadomo. Ale czerwony pojazd to był. Niebieski. Aha, no to dobra, gówno. Gratulacje, kurwa. Co za czupikadła, no. Widzisz, jakie auto gonisz? Ty gonisz? Mamy go? Nie mamy. Kurde. Jadę na komendę, bo mi się dymi. Halo, podjedzie ktoś po mnie, bo mi samochód dymi. Bardzo, spaprała się robota. Ale jakaś 370 do wolnej jednostki. Co jest? Rozkurwiłem samochód, przyjedziecie po mnie? Tak, przyjedziemy. Gdzie jesteś? Ja sprawdzę sobie na jeepsie. Dobrze, dokładnie w tym miejscu. Spanish Avenue. Jestem na Spanish Avenue. Dobra, jesteśmy w drodze. Dobrze. Zgłosza. Ty kurwa stara babo jebana, co ty kurwa dziwko pierdolona. Dziękuję. Zostaw ją. O, witam. Cześć. Odholowałeś auto? Tak. A co ty trybiłeś? No nudziło mi się już, tak? No dobrze. No zacząłem podrywać baby. Ale chyba ci się ten, w sensie no nie spodobałeś się jej chyba. Widziałeś, jaka ładna pani jest na kwadraciaku? Nie. A co jest na kwadraciaku? No, ładna pani, no. Przecież siedzi... Za elfa ubrana. Przecież siedzi się przede mną, no to jak? Gdzie na kwadraciaku? No serio ci mówię. Taka piękna. Pięknie to nam spierdolił chłop z pościgu. No, bo to Jerry Green się wpierdolił w kłoczek. Jerry Green, no. Taki kierowca z niego.
Na kwadracie kogoś. Ej, to ten samochód. Gdzie? Jaki samochód? No tamto, ten czarny taki szybki, to był ten, co nam uciekł. No nie, nie. Nam co uciekał był niebieski z czarnymi pasami. A oni, a no dobra, dobra. Co tam, Ramri? No, co, na patrol, nie? Zadymiarzył Brawl Stars. Na patrol. Tymi babami się nie da, kurwa, wysiedzieć. Czemu? No ja, no, tragedia. Macie jakiś samochód, radiowóz pożyczyć? To? Nie, nie, FSR. O, dzięki. To napraw, potem będzie git. Dobrze, sorry. Co, kurwa, zdjęcia robisz? Samkę i FTS-a w stosunku do każdego napotkanego balasa pod pretekstem próby morderstwa funkcjonariusza. Słucham? Jak spotkasz balasa, to masz mu zabić FTS-a i go przeszukać. Co, to tracker? A nie, dobra, ja jestem tracker. O, no i reagujemy na zgłoszenie, ty. Pojazd nadajnikiem, to będzie super pościg. Jakaś wolna jednostka jeździ na trackerek? Albo chuj w to, idę na bankomat. No i to jest życie. Pierdolę to, dawaj bankomat. 6 mil to człowieku, oni zdążą nowy postawić. Dobra, przecież to nie ma opcji, by tam dojechać. Ciężko w robocie, co? Ho, ho, ho! O, o, o! Tak, tak, ciężko. Tak. To Mikołaj naprawdę ten tutaj, ten tu? Ja, chodź, 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 chłopcy, chodź. Masz, chłopcze. Co? Masz prezent, grzeczny byłeś. Jak ci na imię, chłopcze? Ramri da jest obserwam w przerwie Lopez Mariati Gandę. Dzięki, o, Mikołaju. No, następny rok masz być jeszcze grzeczniejszy, pamiętaj. Bardzo dziękuję. No, no tak, tak. Doceniam. No, ja też. O, no. Dzięki. O. O. Aj, ta rózga tak. To chyba w gratisie była. O, no, była. W tamtym roku, nie? Pamiętasz? Nie, no, bo to poczułem przez chwilę. No. No, tak mi się stało, nie? Udanej podróży tymi saniami. A co do sani, homologacja jest? Tak, była, ale jakiś policjant Zapraszam pod ścianę, ręce do góry. No czego? Jaja. Też mam prezent. Tak, jaki? Proszę bardzo, żeby Mikołaj nie musiał tylko na stację. Jest, Rudolf mi zginął, tak, Rudolf. Czy status trzeci? Takie czerwone nosy. Tak, udanego życia. Tak. Życia, wesołych świąt, wesołych świąt. Wesołych. O! O tak. A kto zrobi nam zdjęcie? Chyba nikt. Dobra. O! O! Miłego! Żegnaj. Co rok się widzimy? Ja się czuję jak normalnie na służbie, nie? Człowieku, pretla se w samochodzie wpierdalam. Jak w robocie. Ajajaj. Przepraszam. Słucham. Z jakiego pan wydziału jest? Jestem z wydziału... Wydziału Spraw Wewnętrznych. Zajmuję się wnętrzem, laparoskopia i te sprawy. Cześć, Ramri. A co panu się stało, że pan cały we krwi jest? Polowałem na jelenia. Aha. Lecz napotkałem dziewicę. Dziewicę? To powodzenie w szukaniu dalej. 01+138 do JEPA. Witam serdecznie. Ja bym poprosił firmowy zestaw wieśniaka. Dobrze, poproszę, ale... Albo Ciekawe. A najem się nim? Wieśniakiem? Ja się potrzebuję najeść bardzo. Najeść bardzo, no to... No zależy. A mam... Pracuje pan gdzieś w policji, w służbach jakiś? Tak. Sheriff z Plain Country. No to wieśniaczek do nas jest po 4, tak? Po 4 dołki. Jest donut i gawę. Ewentualnie 2 wieśniaki możemy zrobić. 3. 3 wieśniaki. Dobra. To będzie 12 dolarków. Ile?! 12 dolarów. No kurwa, pan sobie żartuje? No co, za 3 kawy i za 3 dolaty? No kurwa, bez jaj. Będziemy w jakimś popierdolonym kraju, że ja jeszcze płacić mam? Za takie pan... kurwa rzeczy jak kawa? Donaty? No tak, za wszystko się płaci. Nie. Że nabijem na kasę, no zapłacić. Jak? To jest kurwa. Nie mam 12 dolarów.
Zostawi pan za mnie? Na prasę iść, wypłacić. Nie pan za mnie zostawi, no kurwa, wszystko na wachę dałem. Wachę ze swoich muszę. No dobra, dobra, zrobimy na kaszt. No, to cztery. Już za późno. O. Za cztery trzeba zapłacić. To nie, nie, nie. A zaraz policzę jak za Davis, po 200 za sztukę i co wtedy? A to czemu one takie drogie? Takie umowy są. Aha, czyli my mamy najlepszą. A to jest za 4 dolarki. To jest mega, no to lepiej się najeść donatem i kawą, niż kawą, donatem i bagietką. Jak mogę samą bagietkę mieć i sama bagietka jest za 100... Kurwa, kawa 120 dolarów. Chce pan ode mnie odkupić kawę zaraz? Nie, nie skupujemy. Dobra, ja to ogarnę. Czekamy, aż ktoś przyjdzie i... Panie, no składniki kosztują, tak? No tak, ja rozumiem, no. To ta kawa z tego zestawu to jest chyba, kurwa, z tego, z filtrów jeszcze wytrzepana. Tak jak ze śmieci. No. Najgorsza taka. Jaka pyszna kawa. O, jaki donut, kurwa. Ale suchy. Kurwa, jak chrupi. Idealnie. O, taki... Tygodniowy chyba. Nie, na świeżutki. No. Dojebany, dobre. Dzięki. No. Dziękuję, spoko. Dziękuję. Chyba se zęba ukruszyłem na tym pierniku teraz. O! I kurwa. O nie, o nie, o nie, o nie. Niemiło. Co tu rower robi na środku? Halo? A się widzi, tak? Gdzie? Co? I gdzie to? Co? Co? Skubiony. Aha, ale beka. Nie, wypisuję mu kurwa minusa, tak. Przepraszam. To jest kurwa Rambri. Przepraszam, o, przepraszam. No ten chory. No dobra. Sora memora, dupa jak obora. Skąd on ma kurwa ten sam? Co się nie ma, skąd ma kurwa? Na. Teraz wiesz, czy ktoś nie ma VSTera, bo on sobie jeździ, bo sobie zajebał? Tararara. No. I sobie jeździ, i sobie tararara i chuj go obchodzi. Nie, dostałem. No. Od kogo? Kucie to, lololo, kucie to. Patera to. Garaż, Rambri, Stager Police. Nie mam żadnego radiowozu innego. Numer WIN Z0RN43B6. Ty nie jesteś posiadaniu żadnego, rozumiesz, VSTR-a. 417, tak? Dobra. Jak to? Halo? Ale to jest, ja go dostałem, naprawdę. Miałem go oddać po prostu. I kiedy go oddasz? No, powiedział, że jak sobie pojeżdżę, to mam oddać i dać na naprawić. A, okej. Okay. Okej, no to sobie jedź. Ujeżdżaj sobie. Jak sobie fajnie, pyk, pyk, brum, brum. A dasz mi taki? Mi? Nie. Daj mi, daj. Nie ma opcji. Daj. Kurwa, tu jest 417. Jak bardzo tu prowadzi, to bez sensu też fajnie. Ja już wiem. Co to jest? Też to gryna. Aha. Panie, ale dzisiaj wyglądasz, gdybyś była cyfrą, byłabyś... A ci kurwa dał tej. Ty, Ashley! Co ci się stało w oczko? Ale kurwa, oficer jeden nie może bojówek nosić. No nie jest oficer, ona jest trójką chyba. A dzisiaj jest luźny piątek. A jak jest luźny piątek? Nie ma luźnych piątków już. Nie ma luźnych piątków. Właśnie, co to kurwa za strój? Ja za piątek zostałem kurwa kadetem. Co to za strój? No nie pojebał cię? Wyglądasz trochę John Travolta z nieudaną trwałą w sumie. Ale idę się przebrać. Ja mam takie kurwa pytanko. Jakbym jej dopierdolił takiego puncha, ale tak kurwa od serduszka. Słuchaj, to straciłbym kadeta, czy raczej nie? Wydaje mi się, że nigdy w życiu. Dawaj, działaj, ho, idziemy. Idziemy jej zrobić z mózgu spaghetti? Ho. A to ja nie wiem, czy się bardziej dawiesz. To chodź i ty, Ashley. No? Musimy z tobą porozmawiać. Na sam. Co ci się dzieje, Ashley, że ty jesteś taka oschła, nie miej serca niczym twardy głaz w moją stronę? Nie, czemu oschła? Zimno mi. Co? Zimno mi po prostu. Aha.
No trudno, no dobra, nie chcesz rozmawiać, to idę w chód. Nie przejmuj się, to była nie jego pierwsza interakcja z kobietą. Nie przejdzie to. Myślisz? No cóż, zdarza się. Ale z tą dwójką to miał rację. Nara. Czy obywatel jest poważny? Na środku drogi rowerem. Czy na ten uznęcasz? Ty mnie kula przed tym kopnąłeś w ten rower, kula, teraz mi potrąciłeś. Środek jezdni. Na rowerze. Obywatel funkcjonuje? Jak czerwień kurwa na byka, kurwa. Czy teraz odpierdala? Czy wszystko z obywatelem w porządku? Spierdala. No to już będzie obrada funkcjonariusza. Nie, proszę pod ścianę podejść. Proszę pod ścianę. Pod ścianę zapraszam. Powiedziałem, zatrzymaj się. Jesteś pewien? Złaź, kurwa! Kurwa! Co kurwa robisz? Stoję, nie bij mnie już kurwa, nie potrącaj mnie. Co? Wszystko z obywatelem w porządku? Zrób to, uderz mnie. Taki właśnie jesteś kurwa, byś mnie teraz pobił jeszcze, No uderz mnie, Wszystko w porządku z obywatelem? 38 do 301. Wszystko w porządku. Proszę, dla obywatela, żeby dobrze życiu się. O, dziękuję. O. O, danke. Spierdalaj. Chodź tu kurwa. Złaź. Cię rozjebie, Tara. Dobra, kurwa, zobaczymy. To jest zły pomysł. Widziałem go, tu jest, ty. Pogadali. Namierzę go, nie? Stop, panowie! Chcecie kupić kawę? Taniej niż u konkurencji. Taniej... A no dobra, no. Szkoda. Zapłacone, to jaki sens? No dobra, no to bez sensu, nie? Idziemy tam? No pewnie, że tak. To będzie 560 dolarów. To jadę. Idziemy, Ashley. Proszę o radiówę. Więzienia są na freeway oczywiście, do miasta. Rozkładam kolczatki. Ale jednak jest poprawny nagle. I znów poprawny, jednakże na freeway cały czas, nie jechaliśmy drogą prosto do miasta. Do elektrowni konia, autostradą sobie z na freeway cały czas. Prawny palomino freeway oczywiście. No kurwa, objechali to! Ja... Możesz ich na nas zepchać, tu kolczaty są. Nie damy rady, nie? To ja tu zostaję. 10-2, stoi kurwa na... Jedziecie na mnie, tak? Zajebiście. Czerwony parki. Wjeżdżam w czerwony park. No to będzie przesiadka. Turizm jest ustawiony na południe. Autostrada, Rambry, autostrada! Mam, wszystko zamknięte jest! Wszystkie pasy, jest uważajcie! Tutaj, żeby... Dobra, jest tam jeden odnos chyba. Same kolczatki tu są wszędzie, uwaga. Na czym helkę skupić, na turizmu czy na tym drugim? Na turizmu raczej. O kurwa, no gdzie oni są? Zostaję tu! Jadą! Z prędkością 150 mil na godzinę na przestrzeń. No leciał pewnie po maksem. No dawaj! I w prawo! W prawo! Proszę! Skręćcie w prawo! Dobra, dzięki. O nie! No i gówno. Dał Pacyfika, Baumansikiem. No udało się. Podblokujcie ich, żeby na autostradę wjechali. Dobra, mogą pojechać tu i tu wyjechać. Autoryzuję na... Kurwa, co my możemy zrobić? Przebić mu oponę w tym. Potrąć go możemy. Batera. Jak dotyka, to możemy jebać. Kurwa, jak będzie miał wolniejszą prędkość, się spierdoli i się nauczył. Przyjął. Mi zawsze mówił Dorian Czterwil, że jak dotyka motocykla, to można jebać. Proszę co odjechać, mój numer oznaki 370, jest to zasadzka policyjna. Dobra. Przedam mu blokując. O kurwa, ty na jakim on jest radiu? Na jakim on jest radiu? Którym miał poszukiwaną X-a. Lecimy na stoczek pewnie, co? Za wolno. Dawaj go od przodu gdzieś tam. Torist, zwolnijcie. Dwójka, zwolnijcie. Zwolnijcie. Zwolniłem. Uważajcie, tu na mnie są kolczatki wszystkie pasy są zajęte. A, dobra. To jest zasadzka. Biorę prawo. Git. Wiesz, śmiało. Ale ty, ja go ogarnąłem. No proszę, wiecie. Bufalo. Dobra, to weź tą bufalką, dawaj, chodź do mnie. Jadaj.
ale kurwa, poszedł. Robisko, do zamiast roll. Do metra pewnie. Proszę, proszę w tym momencie stąd odjechać. Proszę w tym momencie stąd odjechać. Mój numer odznaki 370. Ja już donos, kurwa, spierdalaj, bo cię rozjebie zaraz. 370 numer odznaki. Wszystkie oponki na kosz firmy będą później, proszę zgłosić. Proszę zgłosić. Pozdrawiam, pozdrawiam. Odkoluję ci kurwa zaraz samochód, śmieciu jebany. Spierdalaj stąd. Obywatelu, proszę odjechać. Jakie 20? Ale czemu? Proszę odjechać, obywatelu, jest to zastawa policyjna. Oponki oddasz. Tak, tak, numer odznaki 370, proszę się zgłosić na komendę Davis. Pozdrawiam, metro, pozdrawiam. Metro wjeżdżają, odbiegają. 10-4. Co to za zasadzka? Przepraszam bardzo, numer odznaki 370, proszę zgłosić się na komendę Davis, tam zwrócimy za opony. 211 na ten, na Admission Row. Oni już tu nie wiadą chyba, nie? Ale wjeżdżamy już powoli. Odpuścić tą autostradę? Tak, już możesz odpuścić. Kurwa, stoję jak zjeb. Czas fire na kierunku? O kurwa. Oni tu jeden jest celowany. Tu mamy wizję od góry Helka, więc... Dobra, zaraz wrócę. Zaraz to ściągnę. Liam, mamy plecy. Liam, plecy. Dwóch plecy, Liam. I się są czterech u góry, dwóch jest od dołu. Kieruję ci. Oj, rzuciłem to. Rzuciłem to na radiowóz. Możemy powoli podchodzić. Od góry od gwiazdy metra patrzycie cały czas, tak? Wszystko się dzieje w metrze? Jeśli to. Dobra, my wchodzimy od dołu z Taylorem. Także musicie tam zaraz podchodzić, nie? Jak zrobimy dywersję. Wiem, wiem. On dokładnie bije. Nie tak. No mój tu nabija. Co? Ci wypierdoli z windy. Podchodzę tutaj, Taylor, wchodzisz też? Za murkiem jest schowany, nie mam na niego wyjścia. Janek, chroń mnie, strzelaj do tego z windy cały czas. Dobra. Strzelajcie do tego z windy cały czas. Nie dajcie mu wychylić teraz. Kryj, coveruj się. Ja będę rzucał fleszę. Słuchaj, ja będę rzucał flesza. No dole jest bucha. Poszedł flesz, poszedł. Dura! Isno. Suspect down. Dzięki, Janek, chyba. Odejdź dalej! A! Blonda. Plecy nam mogą pójść? Mogą. 10-3. Patrzę plecy. Wątpię 10-3. Na dole są, na dole w metrze są. Ajajaj. Schody. Kurwa, mama. Head down. No kurwa, mówiłem, że plecy! Chyba po robocie. Kurwa, nie pierdol, że udawał martwego chłop, którego chciałem przez chwilę sobie postrzelić dla beki, nie? Ale mówię, dobra, nie, po co, nie? Mega mało profesjonalne, nie? Dobra, no chwilę tam postoją, tak? Ile was tam jest na nogach? A, ty Janek, też kamizelkę dostałem, zostaw mnie. Kurwa. Kamizelkę dostałem. No już ci patrzę. Jestem w kamizelkę też. Proszę cię. Też kamizelkę. Dobra, gdzie masz kamizelkę? To ci pyk, odpinam, zdejmuję tę. Weź zgłoś na radiu, żeby ściągnęli te kolczatki z autostrady, bo zostawiłem pół godziny temu i nie mam jak ściągnąć teraz. No to pewnie już ktoś zdał, spokojnie. W porządku było, wszystko fajnie. Wiecie, że nie ściągnąłem kolczatek do teraz? Co? Trudno. Ile dnia stałeś z tymi kolczatkami, kurwa? Z 20 minut. Ale wiesz, jaka była satysfakcja, jak zapierdalał taksówkarz jakiś i się wpierdalał. Wszystkie opony mu wypadały i spierdalał się całkowicie z trajektorii drogi i o drzewo się odbijał. Ile było takich taksówkarzy? No z 30, nie? I dlatego specjalnie nie zajmowałeś kolczatek? Nie, liczyłem, że ten, przestępcy tam będą, nie? Ała! No bo ściągnę ci kamizelkę tutaj, bo cię widzę, że uciska. A już jestem opatrzony. No. Że mnie uratujesz. A to takie rzeczy ten. Aha. Dobrze. Dobra, to nic. Niech nas, dawajcie ten. Nikt tu nie jest uszkodzony, niech nas sprayem jakimś wszystkich psiknie i z głowy. No. A to już nie ode mnie zależy, panowie, niestety. Ratunku! Boż, ratunku! Przecież przyjąłeś duch, panowie. Cześć, co tam ci kamizelkę gra? Dostałem, zostałem opatrzony. Już się czuję wspaniale. Dobra, ja będę jako objazdówka. Dobra, ty wiecie, kto jeszcze ładnie nasmaruje i... No i to jest wspaniale, w ogóle nasmarowany cały. No i kitas, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, taki nasmarowany. Mamy już kogoś. I'm okay, I think.
Rambri, zostaw to auto, zostaw to, bo ci postrzelę. Postrzelę cię, Rambri, postrzelę cię. Gówno zrobię. Nie postrzelisz. Nie postrzelisz funkcjonariusza. Postrzelę cię, nie postrzelisz. Nie możesz postrzelić funkcjonariusza. Nie postrzelisz funkcjonariusza. Postrzelałem. Nic, nie zabierałem ich. Montana! Człowieku, chciałem cię na wyrok wysłać, na chuj odpierdalasz. Montana, you shoot your partner. Oj, no i tu... Because he was trying to steal my car. Oj, tu będzie... Oczywiście, no teraz zawias, tak? Tu musi wylecieć zawias. Oto! Twój kolega, to on jest z wami? Próbował mi ukraść auto. Prosiłem go, żeby wysiadł, ale nie wysiadał. Wiesz, to skurwa funkcjonariusz BCS-a. No, no tak, wsiadł mi do auta, prosiłem go, żeby wysiadł, tego nie zrobił. On był z wami na akcji? No, no jest cały czas. No to pomóżcie mu, dole. Bo on sobie stwierdził, że będzie odpierdalać. Rambri, kurwa. O, bierzemy jego bodykama. To jest pozew. Ty, weź mnie szybko uleć, póki tam stoi. Idź, zapierdalaj szybko do tego medyka. Medyk, uratuj mnie. O, teraz pierdalaj go. Medyk, uratuj mnie. Na schodach. Za wylewny byłem i nie zadowolony. Funkcjonariusz do mnie strzelił w kamizelkę. To jest życie, stary. Teraz mówisz, że się uczy. Montana, no. Ale podnoś mnie szybko, póki tam stoi. Dzięki. Witam, obywatela. Witam. Był tutaj taki duży SUV policyjny? Był, no i odjechał przecież, o Montana a, chyba. A, to jakiś funkcjonariusz no dobrze, podejdzie, bo w sumie to wam uciekają zatrzymani? No to super, cieszę się. Panowie, tylko jakby można było to tutaj... Nie, niech stoją bliżej, albo do drzwi, albo choroby popromiennej. Dawaj tu bliżej. Mi to wszystko już obojętne w tym życiu. Nie. To stawaj, kurwa. Jeden musicie albo do środka tu, albo poza... Nie no, niech tu stoją, normalnie choroby poprawnie dostaną, tego im życzę. Dobra, chodź, bo... Czyli Rambiremu nie. Ładuj kurwa ten, podwójna dawka, nie? Niech się obkręci w chuj. Dobra, już mam zdjęcia ze sobą wykonane, już tutaj możemy wejść, nie ma problemu. Daj, uśpimy go, magnes neodymowy niech połknie. Też chyba potrzebuje jedzenia, nie? Dlaczego? No jedziemy z nim na jeszcze raz. No nie no, tak to nie. Ale pan ma brodę fajną. No, nie mogę się napatrzeć. Ty też niezłą, jakbyś kozy jebał. Proszę nie obrażać mi medyka. Brak żadnych złamień ani pęknięć, tylko jakoś ukruszyło kość. Czym ponad. Dobra, Rambri. Tak? Mógłbyś na chwilę spojrzeć mi przez ramię? Przez ramię? Tak, przez ramię, zobacz. I mam dla ciebie pewną propozycję. To czekaj chwilę, zaraz sprawdzę ramię. No to pan Rambri mi zarzuca walenie kłus. Dobrze. No ramię. Patrzysz? No, no ramię. No. Patrzysz? Tu jest twoja nagroda, zobacz, wypuśćmy. Tu jest twoja nagroda, zobacz, wypuśćmy. Zawsze mogę to podłączyć. Zawsze mogę to podłączyć. Ty przejmuję więźnia. 10-3. Nie czuję się kolejny. Człowiek idzie na operacyjną. Dokładnie. Dawajcie na żywca, ja nie lubię narkozy. Dajcie mi głupiego Jasia. Czyli jak po głupim Jasiu powiem to jest luz. No bo tego wymaga sytuacja, no to. Och, że nie byłem świadomy. Topa teraz, patrz raz. Zapodaj. Mnie już nie słychać. Okej. Zapodane, proszę bardzo. Teraz mięśnie powinny się lekko rozluźnić. Odejdź Rambri lepiej. Dawaj, jedziemy z tym. Na pełnej. Mi też nie, daj. Nie. Przy bramie był, tak? Przypomnę, że ściany mają te uszy tutaj, wie pan. Chłopie, jakby miały, to bym już. Jakie nie uszy? Pa co mam? Dawaj tego Jaśka, kurwa, lecimy całą komendę. To jest, już zapodany. Już jest. Nie, za moje jajeczka mam. Pewnie, no. Ty jesteś cyklistą? Wyobraź sobie. Nie, a co? Jestem cyklistą. Jestem. Lubię. Jestem cyklistą. Mega kolarzem. Jestem kolarzem. Mogę chwilę rozkoczyć? Jeżdżę na rowerze. Kopię w pedał. Pedałuję. Ale jadę rowerem. Brum, doga, drasa, pięknie. Iron Man. A teraz ty sobie wyobraź. Le Bandit, Fada Garniet. Uhuhu! Wizualizacja już zapodałem. Manifestować sobie musisz, pamiętaj. Co? Manifestować se musisz. Już nic nie muszę w życiu. Jedyne co teraz otwieram i zamykam to drzwi w pokoju, kurwa, nie? Bo nie ma co innego. A przestań. Czyli co, kończysz ogólnie? Ze sobą już, czy nie poddaj się? Kurde, jeszcze poprawić. Jest chęć do życia, no. I dobrze. No dobra, ale... Czekam na tipa, to zmienię to ruch. Ale nie musisz, bo ty nie będziesz wiedział, w którą stronę idziesz, jak ja tu odpalę, kurwa, hopie AirPodsa. Już mogę zacząć, pa. Okej. Ale kurwa, świecie. To
dawna stoją. Halo? A po jednej nuce to było? Po jednej co to, jaka to melodia? No, co to było? Gramy w jaka to melodia, jeszcze dawaj, raz. Dawaj. Jeszcze raz, skup się. Czekaj, uwaga. Wanted. Jaki widzę? Nie, nie, nie. Anubis? Nie, 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 skup się. Więcej teksta może spać na kopita. Brzmi jak gate, jak ten Olimp. Tak, nie, tak, ale to nie, dobrze, no to ja dobrze. Na tym nie ten. Ale no gate dobry, no. Ale on ma inny, bo... Dobra, dobra, następny. Ty, ja miałem wyjeżdżać? No ja za tobą. Tak, tak. Jedź, jedź, następna, uwaga. Czekaj. He, no, he, no co? Afera, afera, afera. Aha. O. Gratulacje! Jak ja to zrobiłem? I teraz człowieku czekać na tego, aż mnie tam dadzą. Ja pierdolę. Przecież to jest mekerekunkunk. Przyjeżdża karetka i bierze go na szpital.